Cześć, z tej strony Piotrek Michalski. Na początek trochę reklamy. Jeżeli lubicie treści, które publikuję na kanale, to proszę o subskrypcję, udostępnienia. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami o tym, co zaszło parę godzin temu, czyli o meczu Alko Super Puchar. W ogóle bardzo mi się ta nazwa podoba, mimo że to sklep nie z tym asortymentem, o którym wszyscy myślimy, że jest. Jastrzębski Węgiel pokonuje grupę Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle 3-2. Mecz, który nie stał na najwyższym poziomie. Uważam, że pierwsze cztery sety tak naprawdę do zapomnienia. Duża liczba błędów po obu stronach powodowało, że poziom tego widowiska znacznie to obniżało, tak, poziom widowiska, i spodziewałem się na pewno więcej, jeżeli chodzi o tą taką sferę, no, z fajerwerkami, tak, no bo jeżeli się spotyka Jastrzębie i Kędzierzyn, no to gromy muszą być, no i no dzisiaj też gromy i grzmoty były. Wszystko zostało, że tak powiem, wynagrodzone w piątym secie, w tiebreaku, który to set 15-13 wygrywa ostatecznie Jastrzębski Węgiel. Na początku spotkania, to należy podkreślić, bardzo się zrobiło sentymentalnie. Została uczczona pamięć wielkiego człowieka, wielkiego siatkarza, legendy polskiej siatkówki światowej, a także polskiego sportu. No i przede wszystkim też ikony Lubelszczyzny, miasta Lublin, Tomasza Wójtowicza. Nie ukrywam, że to był bardzo wzruszający moment. Też jakby podprowadzony studiem Polsatu, gdzie też o panu Tomaszu było bardzo dużo. I niech jest jak najwięcej, tak? Niech jego pamięć przetrwa setki lat, ponieważ no, ten zawodnik na to zasługuje i zasługiwał i swoim życiem, i swoją przede wszystkim postawą, o której wszyscy jak jeden mąż mówią, że to był po prostu bardzo dobry człowiek. Niech on zostanie na zawsze w naszych siatkarskich sercach. Mecz zaczął się dosyć niespodziewanie, jeżeli chodzi o wynik. Ja nie ukrywam, że byłem wśród tych, którzy uważali, że Jastrzębie bezproblemowo ten mecz wygra, szczególnie po tym, co było, co zaszło w Nysie w piątek, gdzie Zaksa przegrała 3-0. Ale tutaj naprawdę widać było, że wyszli z planem na mecz i takim spokojem. Widać było taką starą Zaksę z czasów, kiedy mieli fajną pakę. No mówię tutaj o Semenioku przede wszystkim. I ten styl jakoś próbowali kopiować. Wszystko im się zazębiało i w tym secie pierwszym byli zdecydowanie górą. Właśnie, do momentu samej końcówki. Niewyobrażalna wręcz sytuacja, prowadząc 24-19 w męskiej siatkówce na tak wysokim poziomie. Zdarza się taka sytuacja, że Jastrzębie dochodzi na wynik po 24. No tam w końcu przy tym wyniku 24 mamy odpowiednie dogranie. Kończy ze środka Paszycki, no i wchodzi na zagrywkę i kończy to asem, a więc naprawdę ogromny plus przy tym zawodniku, że wytrzymał to nerwowo i szale zwycięstwa przesunął na stronę swojego zespołu. No, plan był taki, no, jakby finalnie się źle skończył, tak, dla Zaksy. No, tam była gra tylko Kaczmarkiem w pierwszym secie. Widać, że Łukasz Kaczmarek no, już wydobrzał po tej infekcji, po tym przeziębieniu. Widziałem to po tym, że się po prostu zaczął uśmiechać, bo tego w Nysie nie było. Tutaj taka jest moja diagnoza, ale gra była też zdecydowanie lepsza. No generalnie Zaksa ten pierwszy set zagrała dobrze, gdyby nie ta końcówka, tak? W drugim secie mieliśmy też podobny praktycznie scenariusz. Zaksa prowadziła spokojnie grę, miała przewagę tam 3-4 punktów. No ale tam potem doszło do końcówki i właśnie, i jest stan po 23.
Co się dzieje? No, sędzia gwiżdże podwójne odbicie Wojtkowi Żalińskiemu. No, ciężko z perspektywy telewizyjnego widza ocenić, czy tam było podwójne odbicie, czy nie. Zdaje się na stanowisku komentatorów, którzy no, stwierdzili, że jednak to było nieczyste odbicie. I tam jest 24 punkt dla Jastrzębia. I wygrywają kolejną akcję i drugi set pada ich łupem 25-23. Podrażniona Zaksa w trzecim secie no, zdominowała już Jastrzębian całkowicie. Odrzuciła ich od siatki. No, generalnie no, te wszystkie sety one charakteryzowały się taką dużą ilością bodów. To była taka brudna siatkówka. Jastrzębie w ogóle nie istniało w przyjęciu i tutaj, no niestety mówię to z żalem, bo bardzo lubię tego zawodnika, Kuba Popiwczak. No i cała linia przyjęcia Jastrzębia przyjmowała tak naprawdę nad siebie, na czwarty metr. Co miał dograne? Toniutti do siatki to próbował grać środkiem, ale Toniutti też te pierwsze sety bardzo nerwowo. W pierwszym secie tam było jedno niezrozumienie, w drugim gdzieś tam wystawił pajpa i też nie za bardzo. Błaje też się męczył na tych atakach, niekiedy było widać, że te piłki gdzieś były no, za plecami atakowane. No i jestem, powiem szczerze, tak. No, pod jakimś takim no, zaskoczony, że to Toniutti takie błędy. No ale jeżeli no, jest takie niezgranie, zawsze wina jest po stronie rozgrywającego i widać było, że coś tam nie gra, jeżeli chodzi o tą sferę komunikacyjną, no bo przecież wydolnościowo, sprawnościowo tam Toniutti jak najbardziej daje radę. No i to było takie dosyć duże zaskoczenie dla mnie, że tak grał. No i przez te praktycznie cztery pierwsze sety Jastrzębie nie miało jednego przyjmującego. Tomek Fornal, nie wiem, oglądałem mecz z Bielskiem, gdzie w trzysetowym meczu, w którym Bielsko nie wyszło z 20 punktów w żadnym z setów, facet robi poniżej 20, tam chyba 23 punkty i ma wskaźniki na, nie wiem, 60-70% w ataku, w przyjęciu. Przychodzi mecz o stawkę. Naprzeciwko nie stoi Bielsko, tylko już gramy mecz o jeden mecz o puchar. No i w takiej formie zawodnik, ręce się trzęsą. No strasznie się objęło od bloku Kędzierzyńskiego, w którym prym wiódł zdecydowanie Dyma Paszycki. To trzeba przyznać, że ten zawodnik, on mi przypomina te czasy, kiedy on wybił się w polskiej lidze, w Kuprum Lubin. I on wtedy był najlepszym blokującym ligi. No, ale potem przeszedł do Rzeszowa i ta moja teoria o tym, że ktoś przychodzi do Rzeszowa, to traci połowę swoich atutów, no trochę wtedy podtrzymywałem w tamtych latach, bo tak to wyglądało. Teraz Resowia jest niepokonana, więc coś się tam pozmieniało. I to będzie naprawdę bardzo interesujące, jeżeli chodzi o oglądanie dalszych poczynian właśnie Rzeszowian w Plus Lidze. No i Dyma Paszycki naprawdę mi imponuje. Facet 35 lat. Wydawać by się mogło, że już lepszy, sprawniejszy nie będzie, ale tak układa te ręce w tym bloku. Naprawdę, to jest no, wzmocnienie środka Zaksy, gdzie na papierze może to nie do końca wyglądało, tak? No, przecież on był w tamtym sezonie po wybuchu wojny w Gdańsku, tam nie, tak jakoś nie błyszczał, a tutaj no, bardzo fajnie gra i w ataku jest bardzo, bardzo dobry, ale przede wszystkim właśnie w tej defensywie, w bloku daje radę. No i wchodzi za Fornala Szymura i co? No i właściwie nic się nie zmienia, tak? Troszeczkę lepsze tam w statystykach ma te wskaźniki, ale też no, dobry atak i nagle zły atak, nadzianie się na blok. Nie funkcjonowała w Jastrzębiu też ta asekuracja, bo Kleveno bardzo dużo próbował właśnie nabijać, gdzie miał jakieś niedobre piłki. Próbował jakoś tę sytuację właśnie sobie przez nabicie naprawiać. No, to jakoś byli spętani Jastrzębianie, musieli trochę przepocić. No i w tiebreaku tak naprawdę no, mocno, mocno odpalili. Bo byłem tak trochę niemile zaskoczony właśnie postawą Jastrzębia, ale fajnie podobała mi się reakcja trenera.
Marcelo Mendes no zaczął szukać, tak? Zaczął rotować właśnie. Tu Szymurę wpuścił, tutaj podwójną. Przy tej podwójnej fajnie Jastrzębianie grali, bo Boye, który no dzisiaj naprawdę 23 punkty, wygląda to bardzo solidnie w statystykach, ale miał takie momenty, że grał jak dzik, 3-4 akcje, nagle chłopa nie było. Potem znowu się pojawiał i no wszystko, no wiemy jak gra Boye, tak? Wszystko rozgrywał mocno siłowo i gdzieś tam Zaksa zaczęła no, tymi wyblokami go brać, tak? Gdzieś tam jego skuteczność zaczęła spadać, ale znowu w tiebreaku się odrodził. Ale co wchodził Hadrawa, to naprawdę tam wchodził bloczek, dobry atak. To jest gość naprawdę, mając takiego rezerwowego. Można się bić o najwyższe cele. A więc to tak właśnie pokrótce z tymi czterema pierwszymi setami, które no mówię, no nie do końca stały na takim poziomie, jakim byśmy sobie życzyli od dwóch czołowych ekip w Polsce i zarazem też w Europie. No ale przychodzi tiebreak i w tiebreaku naprawdę zaczęła się zabawa. Widać było, że jednak Jastrzębie wygrywa to trochę właśnie tą dłuższą ławką, bo w Zaksie Kołderka jest bardzo krótka. Wojtek Żaliński, początek dosyć fajnie, szczególnie w ataku, ale w przyjęciu go strasznie szukali. Tymi flotami próbowali go tam, no i on nie dawał rady. W pewnym momencie była taka sytuacja, że tam gdzieś Sodzi, gdzie w trzech przyjmowali, pokrył Wojtka i go i tą piłkę przyjął. To takie było właśnie znamienne, że no, nie mogli inni zawodnicy jakby grać na 100% tego, co mają grać. Musieli też właśnie tą dziurę trochę w przyjęciu łatać. Sam Kaczmarek też stawał do przyjęcia. I to było widać, że gdzieś to jest łatane. W czwartym secie wchodzi Staszewski, ma wejście Smoka, pojedynczy blok na Boye, potem razem chyba ze Smithem kolejny blok. Przyjęcie trochę uspokoił i to była, wydawać by się mogło, taka dobra zmiana. Janusz za bardzo nim nie grał, jeżeli chodzi o atak, ale on uspokoił to przyjęcie. A więc no, tutaj widać, że w Zaksie w tym sezonie to tak będzie wyglądać, że na tym przyjęciu będą szukani, tak? Żaliński, Staszewski, no i ten Bułgar Karakinis, ale który dzisiaj no, nie powąchał boiska, co mnie w sumie trochę zdziwiło, bo uważam, że no, na pewno chociaż w ataku mógłby się wykazać, no ale taka jest decyzja fińskiego trenera i on ostatecznie bierze odpowiedzialność za wynik. No i mamy ten tiebreak, Jastrzębianie tam lepiej zaczynają ten tiebreak, osiągają tam jakąś przewagę, tam było 8-6, 9-7. No fajnie to zmierzało do takiej fajnej końcówki. No i mamy chyba sytuację na 13, tak 10 i przechodząca piłka Jurij Gładyr w maliny z pierwszej piłki. Oj, on to miał wtedy naprawdę szczęście, że ostatecznie Jastrzębie wygrało tego seta i cały super puchar, bo o tej sytuacji na pewno mówiłby się głośniej. No bo w tiebreaku, jeżeli się w końcówce tiebreaka robi taki błąd, to niestety się mści i można powiedzieć, że przez moment się zemściło, ponieważ po następnej akcji był też atak i też Gładyra dosyć daleki, no ale Jastrzębianie, widać było na przekazie telewizyjnym, że tak bez przekonania wzięli challenge, nie byli za bardzo tego przekonani, ale to tak naprawdę nawet zostawać w takim tiebreaku z niewykorzystanymi challenge'ami, to bez sensu, tak? Trzeba brać te challenge'y, jeżeli mamy taką możliwość. No i taka, okazało się, że tam była obcierka o te palce. No i zamiast wyniku po 13 zrobił nam się wynik 14-12. No i wtedy się zaczęła ta kontrowersja. Michał Hadała, drugi szkoleniowiec z Zaksy,
Tam wstał, zaczął mówić, że chce challenge, no ale ostatecznie tego brzęczka ja nie słyszałem, żeby tam ktoś włączył, żeby pokazuje, że challenge i potem można tłumaczyć, tak, sędziemu. Bo sytuacja wyglądała tak, że po tym ataku Jurij Gładys był przekonany, że zepsuł ten atak. On się tam chwycił tej siatki, a ta piłka mogła jeszcze lecieć, bo to naprawdę w maliny poleciało, jak po strzale z karnego Sergio Ramosa kiedyś. Chodzą mamy po internecie, że ta piłka dalej gdzieś tam wokół ziemi krąży. A więc no tutaj, no ale sędziowie już potem nie dopuścili, bo zrobili zmianę w Jastrzębiu. No i ostatecznie tam tego brzęczka nikt nie nacisnął, ale no Michał Hadała nie mógł się z tym pogodzić. No powiem tak, no taka sytuacja. Ja nie lubię takiej sytuacji, ponieważ wydaje mi się, że przy takiej wadze tego punktu już ten sędzia powinien wziąć ten challenge na siebie, sprawdzić to, no żeby to było uczciwe, tak? Ja zawsze tak uważam, że no, szczególnie w Plus Lidze bardzo jest dużo takich sytuacji, gdzie są też te regulaminy naciągane, bardzo często ten challenge jest brany, nie wiem, po 30 sekundach i tam no, jakby się do tego przyzwyczajamy, tak? Bo kiedyś tam było, że bezzwłocznie, tak chyba jest w przepisach dalej, że bezzwłocznie. Ale naprawdę ogląda się tych meczy i te challenge'e są brane w różnych momentach. Czemu to tutaj nie zostało dopuszczone? No, jeżeli faktycznie tam była siatka, bo tego nie wiemy, tak? Tego przekaz nam telewizji nie pokazał. No to kurczę, no to powinien być punkt dla Zaksy i powinno być po 13, a nie 14, 12. No, taka dosyć duża kontrowersja. Sędziowie doświadczeni uważam, że powinni pójść z duchem gry i ten temat wyjaśnić od początku do końca i nie byłoby wątpliwości, tak? A tak gdzieś te wątpliwości są i jak się czyta komentarze po tym meczu, to kibice Zaksy mają pretensje o to do sędziów i no, w sumie im się nie dziwię. W sumie im się nie dziwię. Jeżeli mówimy o tiebreaku, to też należy wspomnieć o postawie kapitana Zaksy, o Olku Śliwce, który tak naprawdę w tiebreaku przestał atakować. Wszystko kończył kiwką. Miał dosyć dobrą skuteczność z tych kiwek, bo tam naprawdę parę mu powchodziło, ale jakby w ogóle stracił siłę w tym ataku. Przypomniał mi się taki mecz chyba na Mistrzostwach Świata, teraz to w Polsce też był taki jeden mecz, w którym Śliwka nagle zaczął nie wiadomo dlaczego wszystko kiwać. Nie wiemy, co się dzieje. Przecież on potrafi mocno atakować. W ogóle tego w tym tiebreaku nie pokazywał. Mówię, to było skuteczne, ale wydaje mi się, że to nie do końca jest taka strategia, że przychodzi tiebreak, ja będę kiwał. Coś tam musi być też ze zdrowiem Olka Śliwki. Tak, mi się przynajmniej wydaje. Też takie przypuszczenie o Kuba Bednaru, który współkomentował ten mecz z Tomaszem Swędrowskim. No i to tak na to właśnie wyglądało, tak? I Zaksa właśnie ma no, za krótką tą kołderkę. Oni właśnie tym przegrali, że nie mają szerokiej ławki i taki mecz o stawkę to właśnie pokazał. No i też jeszcze taka mocno pechowa sytuacja. Marcin Janusz pod koniec tiebreaka. Też właśnie gdzieś tam przy tym stanie 13, chyba 11, tam czy 12-9, czy 12-10. No łapie go skurcz, już nie może kontynuować gry. No, to jest dosyć przykre, ale no, to jest temat do dłuższej dyskusji. No. Są ludzie, reprezentanci, którzy tak naprawdę grają cały rok ciągle, wymaga się od nich najwyższej formy, gdzie ligowcy pozostali mają po 3 miesiące wakacji. No gdzieś ten kalendarz wydaje mi się, że na wzór piłki nożnej należałoby zmienić, tak, żeby te mecze reprezentacji odbywały się właśnie, żeby były jakieś na nie okienka, tak, w ramach ligi, w ramach jakby takiego kalendarza, ale to jest do gruntownej reformy całego systemu, a dobrze wszyscy wiemy, że w państwowych i w europejskich władzach piłki siatkowej siedzi beton nie do ruszenia i to najprawdopodobniej za mojego życia się nie zmieni. A ludzie grają po cały rok, no i potem są takie sytuacje. Wiadomo, że Marcin Janusz miał już te problemy ze skurczami pod koniec zeszłego sezonu. Też trudno się dziwić, no, to jest jego taki pierwszy długi sezon i oby tego zdrowia miał jak najwięcej.
Oby nie skończył tak jak Marcin Mika, Mateusz Mika, przepraszam, jak po mistrzostwach w 2014 roku też grał na pełnych obrotach, no i zaczęły go łapać kontuzje, i z których tak naprawdę zatem ten temat się jakby za nim dalej się ciągnie, tak? No oby tak nie było, no pozycja rozgrywającego. A całe szczęście no, nie jest taka, że trzeba dużo skakać tak naprawdę do bloku tylko, no i przy zagrywce, ale jednak no, jest niepokojące. Przypominają mi się też sceny z Mariuszem Wlazu, nie wiem czy Państwo pamiętają, kiedyś też takie były przypadki, że Mariusza bardzo mocno łapały skurcze parę lat temu. Ostatecznie się to skończyło chyba jakimiś nakłuwaniami z tego co pamiętam i potem już tego problemu naszego czołowego atakującego nie było, a więc no może gdzieś tam mądre głowy coś na ten temat wymyślą, żeby Marcin Janusz no, mógł grać na tym najwyższym swoim poziomie ku chwale Zaksy oraz reprezentacji Polski. A więc drodzy Państwo, reasumując, gratuluję zespołowi z Górnego Śląska Jastrzębianom zdobycia po raz drugi Superpucharu Polski w ciągu ostatnich 2 lat. No, z przebiegu tego spotkania no, zasłużyli, no wygrali, tak? Wygrali, ale no, też pod koniec już naprawdę lepiej wyglądali. A Zaksie życzę no, przede wszystkim dużo zdrowia, bo tak jak widać, no, wypada jeden człowiek z szóstki i oni mają przeogromne problemy. Mają przeogromne problemy. Bo zmiennicy nie dają tej jakości i no i generalnie tam jest dosyć duża wyrwa w tym przyjęciu i ciężko będzie Zaksie w tym sezonie, kurczę, ciężko będzie, no trzymam za nich kciuki, ale no, wygląda to na razie tak jak wygląda, ale pamiętajmy, że w kwietniu, w maju nie będziemy pamiętać o tym, co się działo w październiku, w listopadzie, we wrześniu, jeżeli chodzi o ligowe zmagania, ponieważ no, tam już będzie grało wszystko, tak, i tak naprawdę w kwietniu, maju dobrą miesięczną dyspozycją można wszystkie straty nadrobić z całego sezonu i swoje cele osiągnąć. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, pozdrawiam serdecznie. Najprawdopodobniej jeszcze w ten weekend się usłyszymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że na live. Pozdrawiam. Cześć.